Świat wokół ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi, masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę. Masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich. Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi. Czerwca, wtorek, Bogdan Mazurkiewicz zaprasza Państwa na wydarzenia. W marcu tego roku odbył się w szkołach ponadpodstawowych powiatu bolesławieckiego konkurs wiedzy o samorządności lokalnej. W każdej ze szkół wyłoniono zwycięzców, ale na ostatniej sesji Rady Powiatu Bolesławieckiego uhonorowano dwóch najlepszych uczniów ze wszystkich szkół. Ostatnia sesja Rady Powiatu Bolesławieckiego, poza sprawami merytorycznymi dotyczącymi spraw ściśle samorządowych, zawierała też odniesienie do samorządności w formie konkursu, którego wyniki podano do wiadomości radnych. Uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu bolesławieckiego wzięli udział w konkursie wiedzy o samorządności z okazji 25-lecia samorządu powiatu bolesławieckiego. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe Bolesławców. Młodzież szkolna mogła wykazać się wiedzą o szeroko rozumianym samorządzie terytorialnym oraz znajomością powiatu bolesławieckiego i jego gmin. Konkurs polegał na rozwiązaniu testu z lokalnych zagadnień i składał się z 25 pytań ogólnych z wiedzy o samorządzie oraz z wiedzy o strukturach i symbolach powiatu oraz gmin naszego powiatu. Wzięło w nim udział 317 uczniów ze wszystkich bolesławieckich szkół średnich. W każdej szkole wyłoniono po trzech zwycięzców. W tej rozgrywce wśród wszystkich szkół najlepsi byli dwaj uczniowie, którzy zebrali ex aequo po 25 punktów. I są to Piotr Tertel z Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Jakub Oko z Zespołu Szkół Budowlanych. Wielkie brawa, gratulacje. Obaj uczniowie otrzymali więc upominki od starosty bolesławieckiego jako wyraz docenienia ich znajomości spraw związanych z samorządnością lokalną, która dotyczy przecież codziennego życia każdego mieszkańca gminy, powiatu czy województwa. Zapraszam teraz Państwa na blok wiadomości w skrótowej formie. Wśród nich m.in. o nowym rozkładzie jazdy kolei dolnośląskich i połączeniu do Międzyzdrojów oraz Świnoujścia. Na terenie poligonu w Świętoszowie instruktorzy z samodzielnego pododdziału prewencji policji w Legnicy szkolili żołnierzy z 10. Batalionu Kawalerii Pancernej. Pozorowanie działań na poligonie miało za zadanie jak najwierniej odwzorować sytuacje mogące wystąpić w trakcie trwania wojskowej misji zagranicznej. Wojewoda Dolnośląski powołał zespół legislacyjny, który zajmować się będzie procesem tworzenia prawa. W skład zespołu weszli pracownicy urzędu, przedstawiciele biur i wydziałów, którzy na co dzień zmagają się z problematyką stosowania prawa. Ponad 8 milionów złotych trafi wkrótce do dolnośląskich organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Samorząd województwa ogłosił rozstrzygnięcie dwóch konkursów na dofinansowanie i ogłosił kolejny nabór. Na oddziale pediatrycznym Bolesławieckiego Szpitala Świętego Łukasza możliwe będą konsultacje chirurgiczne dotyczące schorzeń układu moczowo-płciowego, a w tym stulejek, wnętrostwa i przepuklin.
Dodatkowo w ramach krótkiego pobytu na oddziale usuwane będą zmiany skórne w znieczuleniu miejscowym u dzieci powyżej 12 roku życia. Od niedzieli 9 czerwca wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów kolei dolnośląskich. Wraz z nimi wracają bezpośrednie połączenia Wrocławia Głównego z Jeleniogórą i Szklarską Porębą, a także pociągi z Wrocławia do Międzyzdrojów i Świnoujścia. W czwartek 6 czerwca odbędzie się odwołany w trakcie Święta Ziemi Bolesławieckiej wykład Adama Banieckiego Polacy z Jugosławii. Miał on być elementem świętowania 50-lecia partnerstwa Bolesławca z bośniackim Prinjaworem. Przesunięto go na najbliższy czwartek i rozpocznie się o 17 w sali konferencyjnej BOK-u. Warsztatowe spotkania poświęcone problemom psychicznym, ale i potrzebie samorozwoju w tym wymiarze odbywać się będą w Klubie Pogody Ducha Zapiecek. Co środę można będzie tam przyjść i uczestniczyć w spotkaniach z terapeutami. Kwestie związane ze zdrowiem psychicznym stają się we współczesnym świecie coraz bardziej zauważalne. Z jednej strony diagnozuje się w społeczeństwach coraz więcej przypadków niedomagań tego zdrowia, a z drugiej strony zauważyć można zwiększającą się społeczną świadomość tego, że w takich przypadkach konieczna jest pomoc specjalistów. Zdrowie psychiczne jest dla Polaków coraz ważniejsze. To duży plus i ogromna korzyść dla naszego kraju, że coraz częściej się o tym mówi, że faktycznie to zdrowie psychiczne należy zaopiekować. Poprzez psychoterapię, grupy samopomocowe, różnego typu terapie, spotkania z psychologami. Nie ma tu już, z tego co zauważyłam i jak wskazuje trend, jakiegoś ogólnego wstydu społecznego, że nie pójdę, bo to jest nie dla mnie, bo się wstydzę, bo to jest głupie. Na szczęście coraz częściej szukamy tej pomocy, jeżeli coś nam nie wychodzi, chcemy coś poprawić, coś ewentualnie udoskonalić. Zatem nie chodzi wyłącznie o radzenie sobie z psychicznymi dolegliwościami, ale jednocześnie o takie podejście do zdrowia psychicznego, które daje możliwość potraktowania terapii jako elementu samorozwoju. W Bolesławcu uruchamiamy warsztaty samorozwoju pod nazwą Kim Jestem. Będą to warsztaty samorozwoju dla wszystkich osób, które potrzebują udoskonalić siebie w relacjach z innymi, w relacjach, w kontaktach z rodziną, z przyjaciółmi, czy na przykład na płaszczyźnie seksualnej potrzebujemy udoskonalić swoje relacje właśnie na przykład natury intymnej ze swoją ukochaną osobą. To wszystko będzie możliwe, żeby uzyskać wiedzę i narzędzia do tego, aby zaadoptować nieco inne nawyki do których się przyzwyczailiśmy. W każdą środę o 17 odbywać się będą spotkania warsztatowe, na które można przyjść bez żadnych zapisów. To ma być bowiem miejsce, do którego może przyjść każdy, kto sam dojdzie do przekonania, że potrzebuje skonfrontowania się ze swoim problemem albo potrzebą samorozwoju w takiej warsztatowej formie. Pierwsze warsztaty odbędą się już w środę 5 czerwca o godzinie 17. Miejsce warsztatów to Klub Pogody Ducha Zapiecek, który mieści się w budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 przy ulicy Jana Pawła II. Wejście obok wejścia do przedszkola. Za chwilę nadamy jeszcze prognozy pogody dla Bolesławca na środę. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia. W nocy z wtorku na środę w Bolesławcu będzie 12 stopni Celsjusza. W dzień temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wilgotność powietrza 85% w nocy i 55% w dzień. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Po południu opady deszczu i możliwa burza. Ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali. Wiatr do 18 km na godzinę, wiał będzie z kierunków południowych. Świat wokół Ciebie pędzi jak szalony i ciągle brakuje Ci czasu? Możesz to zmienić. Podróżując kolejami dolnośląskimi masz czas. Masz czas na relaks. Masz czas na pracę.
masz czas na pasję. Masz czas dla bliskich? Wybierz komfortową i bezpieczną podróż kolejami dolnośląskimi.